Okej, okay, let's go. Hej, z Cenebachus, witam was w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z przeglądarki. Taka seria pseudo co nowego, w starej formie, tylko że z Red Dead Online. Tak jest, więc zaprezentuję wam co ciekawego w tym tygodniu macie do zdobycia za friko i jakie rzeczy w tym tygodniu warto robić właśnie w Red Deadzie. Bo jest tego w tym tygodniu sporo, więc warto o tym sobie pogadać. Więc zaczynajmy materiał. A więc okej, okay, lecimy. Ta seria zwie się Saloon News, chyba że wymyślę lepszą nazwę, ale na razie będzie w takiej formie. Więc, po pierwsze jest nowy legendarny przestępca do złapania i nazywa się Sergio Vincenza. I za jego złapanie po pierwsze mamy dużą frajdę, a po drugie są nagrody. I te nagrody są w postaci oczywiście złota, hajsu i tak dalej, ale jest także za niego szal, inglet jakiś, a także 100 sztuk amunicji ekspres do karabinów, więc spoko. Zawsze coś tamtego hajsu zaoszczędzimy. Dalej lecimy sobie, ponieważ tutaj, bardzo ważna sprawa, są nowe ubrania, no one care, pomijamy. Jest nowy tryb rywalizacyjny ze swobodnym celowaniem. Jest nowa kolekcja dla Madame Nazar. O kolekcjach będzie osobny materiał, już niedługo. Ale tu, to najbardziej mnie obchodzi i to właśnie po to nagrywam w sumie ten materiał. Słuchajcie, od teraz do 14 października każda rola, czyli rzeźnik, nie, sorry, nie rzeźnik, handlarz, łowca nagród i oczywiście kolekcjoner, od teraz każda z tych profesji kosztuje 5 sztabek złota zamiast 15. Więc polecam wam po prostu w tym tygodniu to zrobić. Więc bierzcie, ale oczywiście jeżeli gracie w GTA, no to jeżeli zbierzecie wszystkie karty, no to macie torbę kolekcji na raz za darmo. A jeżeli gracie na PlayStation, no to macie łowcy nagród też za darmo, więc jedynie płacicie za rzeźnika. Dobra, lecimy sobie dalej. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, jeżeli macie już te role, no to musicie na tych rolach wbijać expa. I od teraz za to wszystko właśnie, wszystkie te łapanie przestępców, sprzedawanie, jakieś tam misje, zadania dnia i tak dalej. Za to wszystko dostaniesz 30% więcej expa dla twojej postaci, a także dla właśnie tej roli. Więc teraz w tym tygodniu na 100% wbije 20 level na łowcy nagród i będzie to już powiedzmy finito, ponieważ wszędzie ten level będzie wbity. Więc super. Więc bierzcie, polecam. Lecimy sobie dalej. Mamy nowy darmowy przedmiot. I tym darmowym przedmiotem jest taka oto maska, ale żeby ją odebrać musicie się zalogować między 10 października a 12 grudnia. Więc macie sporo czasu i to jest z okazji Halloween. Ale maska jest kozacka, nie? Jeszcze typek jest tak ubrany. Spoko, podoba mi się ta maska. Chociaż wolę mieć swoją twarz pokazaną, no ale bardzo ładna jest. Jeżeli bym nosił jakieś maski, no to ta na pewno byłaby w mojej kolekcji, powiedzmy. Okej, okay, więc między 10 a 12 grudnia. Dobra. I teraz jeszcze ważna sprawa, jak macie te właśnie pederoli, nie? Tu mam bardzo fajny poradnik na kanale, nazywa się 3000 expa handlarza w godzinę, najlepszy sposób, Red Dead Online. I ten film wam polecam, obejrzyjcie go sobie, 3 minuty trwa. I jest to film, który pokazuje jak szybko wbić właśnie exp na handlarzu. I w ogóle w tym tygodniu na 100% 20 level wbijecie, jeżeli po prostu będziecie korzystać z tego poradnika. Nawet w sumie w 2 dni byście wbili, jeżeli byście trochę pograli. Więc polecam. Więc ja się z wami żegnam. Wbijajcie expa. Bardzo fajny tydzień. Na pewno sobie sporo w tym tygodniu pogram, więc kilka materiałów wpadnie. Więc ja się z wami żegnam. Siema, nara, pa, cześć. Elo!